Hello! A ty to z zawodu wracasz? Zimno mi w głowę było, wiesz? Bo prawda jest taka, że kurczę, nam się to tak średnio dzisiaj chce, nie? Bo wiemy, że to będzie bardzo, bardzo bolało. Jeju, jak to będzie bolało. Słuchajcie, to jest Alpe du Zwift, to jest taki drugi co do wielkości podjazd na Zwifcie. Ma 12 km i 1100 metrów wzniosu. Średnio jest tak 7-8 i trzeba dobrze wykalkulować sobie to wszystko. Czyli ty się rozgrzewasz, przygotowujesz się do hardkorowych 12 km. Trzeba będzie jechać na czerwonym polu. Nie na czerwonym, na żółtym polu. Czyli na STP. A ja sobie będę robić pociaszki z nowym kaskiem. Uśmiech, Karol. Bierzemy jak najlżejszy rower Tarmac bądź Emonda. No weźmiemy sobie, załóżmy, Tarmaca. Mamy wybrany najlżejszy sprzęt, zaktualizowana waga. Będzie bolało. No, Karolku, żegnaj się z płaskim. I jaką masz strategię, że od samego początku idzie ogień, czy stopniowo? 100%. 100% od samego początku? No, może 90%. Okej, okay, dobra. Zamykam oczy. Zamykasz oczy, okej. Okay. Dobra, 3, 2, 1... Go, Karol! 340 watów, 330. Karol, to będzie się tak mniej więcej utrzymywać przez 45 minut. Z przodu korba jest 36 zębów u ciebie? To jest 52, chyba 39. 36. 36. No to samo co u mnie. Pomimo tego, że jestem taki sarkastyczny w stosunku do ciebie, to i tak trzymam kciuki. Za ciebie bardzo mocno. Fuck, łańcuch ci spadł. Go, 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 go! Dawaj. Nie pytało. No. Teraz. Dzięki. Muszę zrobić. No mówiłem ci, że miałeś źle wyregulowaną, ale to była akcja. Jeju, z 20-30 sekund poszło. Nadrobisz, Karol. Miałeś dzięki temu chwilę odpoczynku, więc nadrobisz. Nic strasznego się nie stało, że ci spadł łańcuch. Tylko wiesz co, kurczę, słaba średnia ci wyjdzie. 14 km na godzinę. Głupio na strawie będzie wyglądać, że jechałeś 14 na godzinę. 23 minuty cały czas powyżej 300 watów, czyli ponad 4 waty na kilogram, 4,5. Tu jest 8%, czasami 9, czasami 11. Im większe nachylenie, tym większy opór tutaj. Bardzo porównywalny, jeżeli chodzi o siłę i ilość watów, jakie trzeba w rzeczywistości włożyć w pedały, żeby jechać po czymś takim. Ból też podobny. Zresztą jak widać na załączonym obrazku. Karolku, uśmiech. Jeszcze raz. Dawaj, Karol, zdążysz w 45 minut. Zostało ci naprawdę niewiele. Trzymaj teraz 340. 340, Karol, dasz radę. Dawaj. 360. Dasz radę, 26 sekund musisz zbić. Dawaj. Karol, powyżej 300 watów musisz lecieć. 340 watów. To jest piękny czas, Karol. Ale jeszcze możesz to poprawić. Zębatka jedna w dół. Karol, jeszcze jedna w dół. Super. I dawaj. I wstawaj, no. Go. Dawaj, 400 watów ponad. 6 watów na kilogram. Tak kończy prawie prozawodnik. To jest właśnie to, przez spadnięty łańcuch by ci się udało. Ale nie chciałem ci tego wcześniej mówić, żeby cię nie demotywować. Brawo, Karol. Brawo. O! Było pięknie, Karol. Jechałem to ponad swoje. Troszeczkę przestrzeliłem. Gdybym jechał, 5 watów na początku, tylko 4,5 i teraz pod koniec 5 watów. Okej. To byłoby lepiej, dlatego jedź się odwrotnie. Najpierw lżej, a później mocniej. Dobra, to widzisz, dlatego ja zawsze startuję drugi, bo jestem bogatszy o twoje doświadczenia. Masz przetarty szlak. To teraz zmieniamy rowery. I teraz ja się będę śmiał. Ja się ani razu z siebie nie zaśmiałem. Wiesz, jakie mam czerwone oczy. Wow. No to od potu. Jestem gotowy. A po co ci ten kask? Odzwierciedla rzeczywistość w 100%. Ale pamiętaj, że na razie będziesz podjeżdżał. A. Najważniejsza, Karol, jest w tym wszystkim rozgrzewka. Zawodnik numer 2 kończy swoją rozgrzewkę. On nawet o tym nie wie, ale to będzie piekło. Wiem o tym. Ja zrobiłem Alpy więcej razy od ciebie. Głupio ci? 26 razy podjeżdżałem już pod Alpy. Ale sumarycznie czasowo wyszło tak samo, tak? Czy nie? I zawodnik rozpoczyna właśnie podjazd za 3, 2, 1, poszedł! Na początku nie przestrzelić, Lesiu. Nie przestrzelić. No te 340 to ja bym powiedział, że to tak... Szarżujesz, panie kolego.
Trójka. Co to jest? Tonik czy alkohol? No taki energetyczny tonik. Jeszcze 12 zakrętów. Można rzec, że już z górki. No, nie wybijaj się z rytmu, staraj się zmieniać przełożenie na tych wypłaszczeniach. Jeszcze mam dla ciebie trochę gratisowej mocy. Jeszcze jakieś 15 minut. No myślę, że z tym wspomaganiem 10. Powodź mnie. Przed nami długa, długa prosta i finish. Jesteśmy na szczycie Abdu Zwift. Dobra, zapinaj teraz dwa oczka w dół. Jeszcze nie. Ktoś mnie kibicuje. No widzę właśnie. Nie zdążę. Dawaj, 400 metrów. Jak masz siłę, no to wstań i wiesz. Nie mam. I siłą. Nie mam siły. Siłą woli. Na sam dół i grzej. Nie dam rady. Dawaj, 100 metrów. Ale ktoś... O, dokładnie. I w dół. W dół, jeszcze w dół. Dokładnie. I idziesz. Ile wlezie. I widać już metę. Samopoczucie widać. Nie muszę pytać. No, jak wrażenia? Mówiłem, że będzie bolało. Piekło. Tak, ale bez tego nie ma szans na rozwój, rozumiesz? Jeżeli będziemy w strefie komfortu siedzieć, to niczego nie osiągniemy. Ale nic nie będzie bardziej pożyteczne od tego, co myśmy dzisiaj zrobili dla rozwoju formy na wiosnę. Pojechaliśmy w trupa. Ja pojechałem średnio 320, chyba 3 waty, no. Ale są 290? Coś takiego. No i różnica jest 6 minut na podjeździe przy różnicy kilogramach, jakieś też 3 kg. 3 kilo mniej. No. Więc tak to się prezentuje na załączonym obrazku. No jestem trupem, ale raz polecam. W tygodniu coś takiego zrobić, to po pół roku jest tak zarąbisty progres. No raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie nie ma coś tak się zażynać. No jak to, co kto lubi. Tak, ale trzeba, czasami tak trzeba. No koniecznie, no inaczej, no nie, jeżeli nie będziemy jeździli mocno, to nie będziemy jeździli mocno, no. Trzeba jechać mocno. Dużo osób pyta, skąd się biorą tacy mocni zawodnicy jak ty, no właśnie z czegoś takiego. Clue tej naszej dzisiejszej rywalizacji, a także tego wideo są nie tylko liczby, ale także ogromna satysfakcja z tego, że zrobiliśmy absolutnie wszystko, co tylko mogliśmy. Zmęczenie, ale bardzo przyjemne, relaksujące i pozwalające nieco się odprężyć wbrew pozorom. Wynik Karola to 4,4 wata na kilogram na całym odcinku Alp du Zwift. U mnie nieco gorzej, ale być może z dobrą perspektywą 3,8 wata, z których też jestem dosyć zadowolony, pomimo tego, że zabrakło mi tylko minuty do poprawy swojego życiowego rekordu na tym podjeździe. Zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzili mojego i Karola Instagrama, żebyście także zajrzeli do sklepu Prawie Pro, który to pomaga mi w realizacji tych materiałów oraz tego kanału i też zmiany swojego sposobu życia, za co dziękuję.